being honest, it might have been a nightmare. To anyone who might care. Siemo, no mam tutaj popła w kolejnym materiale. Czym bym jeździł, gdybym jeździł w tym materiale? Porównamy sobie auto, dwa sportowe. Jeden to Ford Mustang, drugi to Nissan GTR, czyli potocznie nazywany Nissan Skyline, którego bym wybrał. Otóż na pierwszy rzut oka podobają mi się oba. Oba robią na mnie wielkie wrażenie. Oboma chciałbym się przejechać. W obu chciałbym pogazować. Sercem jestem za Skyline'em, ponieważ ten samochód jest dużą częścią serii szybkich i przekłych, bo był to jeden z trzech głównych samochodów Briana O'Connera. Więc sercem jestem za Skyline'em, wzrokiem jestem za Mustangiem. I tu nie patrzę na kategorie wózkowe, bo do obu by mi się wózek nie zmieścił nawet złożony. Ale patrzę na takie kategorie jak prestiż, styl i ryk silnika. Więc w tych trzech kategoriach mieszczą się te oba auta. I dlatego te oba auta chciałbym mieć, bo nie jestem w stanie powiedzieć, które bym chciał. Jakbym miał wybrać, to powiedziałbym, że oba, aczkolwiek najpierw bym kupił sobie Skyline'a. Bo Skyline zawsze będzie w moim sercu, więc Skyline'a kupiłbym sobie na początek. Zrobił, nie wiem, 700 tysięcy kilometrów. Znaczy, ktoś by mi zrobił, ja bym jeździł tą osobą, ale 700 tysięcy kilometrów. Po tych 700 tysiącach kilometrów kupiłbym Mustanga, pojeździłbym Mustangiem. Więc jeżeli wolicie Skyline'a, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli wolicie Mustanga, też dajcie znać w komentarzu. No i cóż, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i see ya!